Cześć. Zobaczcie, co dostałem od małżonki na imieniny, bo niedługo będą, ale już przyszło, więc dała mi wcześniej. Jest to nóż Ultra Outdoor od pana Pabisia, czyli bardziej znany jako zapas ze stali MMV, czyli po nożorobowemu od wujka, czyli narzędziówka, pokryty cerakotą. Coś jeszcze. No i rękojeść w wersji mikarta, zrobiona z toksikiem, zwane wykończeniem toksik. I kideksową pochewką. Zaklikuje się. Widziałem w kilku poprzednich recenzjach, że wypadał. Przy jakichś tam mocnych machaniach ten nie wypada, więc albo mi się udało na fajną wersję trafić, albo poprawili to. Coś jeszcze, już mam pierwsze spostrzeżenia co do tego noża. Nie podoba mi się kąt ostrzenia. Jest, że tak powiem, strasznie toporny. Postaram się wam pokazać, o co mi chodzi tutaj. Zbliżymy troszeczkę. Proszę spojrzeć sobie, jak ucieka aktualnie w lewo. W lewo tak, a z tej strony w prawo. W ogóle przekoszony jest te ostrze. Nie wiem, na czym to ostrze, ale widać, że ostrzą to na szybko jakieś tam maszynce. Póki co, na razie nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Zabieramy go w las. Przetestujemy, zobaczymy, jak to działa, jak trzyma się ta powłoka Cerakot na nim. Nożyk podobno jest zahartowany od 58 do 59 Hz. No, myślę, że w porządku. Chyba tyle. Myślę, że resztę materiału już z lasu. Ja sobie go zaraz naostrzę po swojemu, bo wolę pracować bezpiecznym nożem, czyli ostrym. Także jeśli macie ochotę zobaczyć, na co go stać, co potrafi, zapraszam na dalszą część filmu. Także tyle. Jedziemy do lasu. To jesteśmy w lesie. Zaraz go potestujemy. Tylko kilka słów, skąd ten pomysł na ten nóż. No, mianowicie stąd, że jest to produkt polskiej rodziny. Chłopaki sobie założyli manufakturę i robią noże. Mimo to, że to są seryjne i robione maszynowo. No ale jednak polskie, nie? Więc Warto wesprzeć naszą Polskę z każdej strony obciosywaną. Cóż więcej, bardzo spodobała mi się też bryła. Nie będę ukrywał, że podpowiedziałem mojej żonie, co bym chciał na imieniny. Więc chyba to. I taki nóż bardzo w moim stylu. Lubię duże noże, nie ukrywam. Tym bardziej, jeśli mają podobno tak zarąbistą wytrzymałość, co sprawdzimy zaraz, więc chyba tyle. Idziemy dalej. Pogoda piękna. Troszeczkę zimny wiatr jest. Jeśli patrzyłem rano na termometr, to było około 14 stopni. Dobra, nie biadolę już. Idziemy dalej. Proszę bardzo, kurwa. W podziękowaniu dla Lasów Państwowych z Jarocina, które dały nam
piękne miejsce do biwakowania, przyjeżdżają durnie i wysypują śmieci. Serdecznie pozdrawiam takich debili. To mamy naszą bestię w lesie. Troszeczkę parametrów technicznych, zanim zaczniemy coś z nim działać. 12 cm ostrza, 4,4 mm grubości. To już myślę, że na nóż ultra outdoor jest bardzo w porządku. Będzie na pewno wytrzymały. A z tego co wiem, o stali o 2, bo już produkowałem z niej noże. Bardzo fajnie zachowuje się w drewnie. Co za tym idzie, przez to, że jest to zwykła węglówka, bardzo szybko można go doprowadzić do poprzedniego stanu ostrości. Co wydaje mi się kluczowe w terenie, jeśli używamy dużo noża, to go szybko doprowadzić do tej samej ostrości, jedna z ważniejszych cech stali. Cóż jeszcze, doczepiłem sobie do niego taki laniard z tego względu, że jeszcze mu nie ufam. Będę chciał nim troszeczkę poczopować, nie chciałbym, żeby mi wyleciał w nóżkę, bo nauczyłem go, jest bardzo ostry. Więc zaczynamy. Jeśli jakieś dość znaczne wątki przyjdą mi do głowy, to na bieżąco zatrzymamy się i dopowiem. Także do dzieła. Dobra, pora była pobatonować. Przypomniało mi się podczas ostrzenia, że twardość stali jest zbliżona bardziej do 59 Hz, bo nie było tak łatwo go doprowadzić do ostrości. Także taka ciekawostka. Zobaczmy, co to robi. Pękła pała. Jak zły. Myślę, że wiórki w porządku. Grubość. Uważam, że przy oryginalnej ostrości raczej by tak nie zrobił. Nie byłoby możliwości na takie piękne wióreczki. Chociaż to też może być wina operatora. Ale uwierzcie mi, że tamto ostrze nie chciało w ogóle ciąć. Także myślę, że po zakupie trzeba było od razu go naostrzyć.
Nic mu tu nie przeszkadza. Delikatne zostają ślady po cerakocie na drewnie. Nie wiem, czy to może sama cerakota, czy jakiś impregnat jeszcze od kupna, bo ja jeszcze nic z nim nie zrobiłem. Także na tą chwilę w porządku. Nie złazi z niego nic tak. Bardziej takie ślady użytkowania są. Teraz weźmiemy krzesiwko, zobaczymy jak ten grzbiet. No batonowanie myślę, że zaliczył. Chociaż batonujemy tylko w ostateczności. Lepiej sobie wziąć toporek. Dobra, zobaczmy czy te wiórki zaskoczą. Mogą być niechlujnie wykonane, jeśli nie zapalą. Żaden wstyd, przy nowym nożu to żaden wstyd. A zobaczmy czy to krzesa. No, wolałbym, żeby albo ten jimping był bliżej tutaj, krócej się kończył i lepiej to zabezpieczał, albo drobniejsze te wcinki tutaj, żeby to zbierało. Na razie to mnie jakoś nie przekonuje. Ciężko jest utrafić. Chwyciło. Chyba wiórki w porządeczku. Sezon grzybowy się zaczął, ludzie chodzą, boją się psychopaty z nożem w lesie, przynajmniej z takim dużym, co mnie nie dziwi. Także myślę krzesa. No i jestem bardzo, ale to bardzo, chociaż nie wiem czy to będzie widać, już nasza cerakota się troszeczkę porysowała. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo ja staram się dbać o swoje noże. I myślę, że całą robotę tutaj robi ten szlif podwyższony. Taki prawie pełny. Jest jeszcze troszkę mocy na grzbiecie zostawione. Jak to w fachowym żargonie się nazywa. Ogólnie bardzo fajnie. Byłem troszeczkę, nie byłem pewny tej rękojeści, ale trzyma się ją świetnie. I w rękawiczce i bez. Jest wielkość taka akuratna. Teraz zobaczymy jeszcze jak bardzo jest wytrzymały. Mam nadzieję, że mu nie zepsuje czubka. Bardzo mi go będzie żal. Cztery milimetra. Nic mu nie zrobi. No. Nie. Jest dalej pancerny. Więc myślę, że ultra outdoor nazwa pasuje. Jednak nic mu nie zrobimy. Tak. Nie będę na nim stawał, bo widzę po samej grubości. Robiłem z O2 o wiele cieńsze noże. Mogę na nich spokojnie stanąć, więc myślę, że tu też będzie obróbka przeprowadzona w porządku. O proszę, grzyby powróciły. Musiałem się na chwilę przenieść. Jeszcze jedną bardzo fajną rzeczą, która występuje w tym nożu. Szerokość, mianowicie sztychu, nie schodzi tak ostro. Wydaje mi się, że jakieś precyzyjne rzeczy możemy nim działać, ale również co? Możemy nim coś podkopać. Dość szeroka ta klinga pozwala bardzo sprawnie kopać dołek. Oczywiście w sytuacji awaryjnej. No i kolejna rzecz, nakładanie produktów żywnościowych. Lepiej będziemy to robić szerszym nożem, nie? Także
Także śmiało możemy nazywać ten nóż survivalowym. Działa jak zły. Nie możemy się, nie obawiać o rdze dzięki powłoce. Bardzo fajny nożyk. Przechodzi do serii noży moich ulubionych. Muszę jeszcze trochę go poużywać. Zaraz podsumujemy to wszystko. Ale tymczasem jeszcze go troszkę sobie poczaska. Wierzcie mi, jak się bierze taki nóż do ręki, od razu skille dochodzą. Człowiek się czuje jak Rambo. Żartuję oczywiście. Rambo to był cień. Nie no. Śmiało można bez żadnych obaw go uderzyć. Może przerobimy jeszcze coś. Poprzek. Zobaczcie, jak pięknie się wrzyna głęboko. Mówię, ten szlif świetny. Bardzo trafił w mój gust. I już długo nie trwało, kiedy mam ten nóż. Oczywiście pochwaliłem się znajomemu i już padło pytanie, dlaczego kupiłeś ten nóż, skoro ty robisz lepsze noże. Bo może jestem jakoś, nie wiem, wypaczony. Lubię po prostu noże. Jak mam wydać na jakieś głupoty pieniądze, to wolałbym wydać na noże. Nikt za mnie nie chodzi do pracy. Nikt mi nie daje na życie, więc myślę, że mogę sobie do czasu pozwolić na coś, co mnie cieszy. Tym bardziej, że ja lubię noże w każdej postaci. Najbardziej mnie inspirują i zauroczają noże z jakąś tam historią, z jakimś przekazem. No i co do podsumowania. Nóż bardzo wytrzymały. Mikarta, podejrzewam, że nic się z nią nie stanie przez długi czas. Sam używam w nożach Mikarty, wiem, jaka jest wytrzymała, na co ją stać. Jak wrócę do domu, natłuszczę sobie ją, bo nie podoba mi się, że takie szarości mi wychodzą. Niech już jest taki w miarę jednolity kolor, żeby to też przyjemnie wyglądało, że jest to mój nóż, który będę używał, a nie zostawiał na półce. Niech wisi, niech leży. Cóż więcej. Podobno jest tylko skręcony, bez żadnego epoksydu. Na razie nic tu się nie rozszczelnia, ale myślę, że chyba w przyszłości przykleję go i przykręcę z powrotem te okładziny tymi śrubeczkami. Co do pochewki, bardzo fajna, bezpieczna, gruby kydeks. To jest chyba około 3 mm. No z 2,5 na pewno, z 2,8. Już się zaklikuje, nie wylatuje. Widziałem w poprzednich wersjach, jak mówiłem na początku filmu, że wylatuje, ale zauważyłem na poprzednich modelach, że były tylko te dwa kółeczka. Tego nie było, dodają to, więc na plus nóż trzyma się bezpiecznie. Nie wyleci na pewno, możemy go w tej konfiguracji sobie przyczepić bez problemu. Wyskakuje. Można go również tak przyładować do paska, jak ktoś lubi w ten sposób nosić noże. No nie wiem, no nic o nim złego nie powiem. Także myślę, że jak na seryjną produkcję, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajnie działa. Myślę, że poleciłbym ten produkt. Bardziej, jak już mówiłem, że jest to polska firma, więc wspomagajmy nasz kraj, naszą Polskę. Więc nic złego o tym nożu nie powiem. Myślę, że ekstra radzi sobie w terenie. Jeszcze wezmę go, troszeczkę pocieram gdzieś.
zobaczyć, jak długo ten mi Ceracoat wytrzyma. W dalszym ciągu jest bardzo ostry, także myślę, że tyle. Idę jeszcze gdzieś, może jakąś gałązkę sobie pyknę. A tymczasem do zobaczenia na 10. spotkaniu. Trzymajcie się.